Z tej strony Lucky Smile i zapraszam Was na kolejny odcinek ciekawostek. Dzisiaj mam dla Was porcję ciekawostek o duchach. Jeżeli seria Wam się spodoba, w sensie jakieś creepypasty i tak dalej, to... sorry, moja chrypka. To lecimy z następnymi odcinkami, więc... ja już nie przedłużam i zaczynamy. Kim są duchy? Wiara. Duchy jest bardzo starym i powszechnym zjawiskiem. Już rzymski pisarz i polityk Pliniusz Młodszy zmarły około 113 roku naszej ery. Donosi o piornej postaci, która zakuta w łańcuchy wędrowała po domu, a następnie znikała w podłodze. Kiedy później rozkopano to miejsce, znaleziono zakuty łańcuch i szkielet. Dziwne, nieprawda? Telefony od zmarłych. Telefony od zmarłych nie są tylko przyczyną działań szatana. Jest to również celowe nawiązanie kontaktu ducha i człowieka, aby coś człowiekowi przekazać. Są poltergeisty. Są to niewidzialne duchy, o których obecności świadczą przesuwające się przedmioty, rozbijane naczynia i tak dalej, chyba każdy resztę się potrafi domyśleć. Nazywamy ich złośliwymi duchami, gdyż za wszelką cenę starają się przestraszyć człowieka, tak więc nie polecam spotkania się z takim, jak powiedzieć, śmiertelnym duchem, bo jest to pewnie nieprzyjemne uczucie spotkać kogoś takiego albo coś takiego, nie wiem, nie wnikam w to już, ale dobra. Ektoplazma. Niektóre media utrzymywały, że podczas seansu mógłby sprawić, że duch będzie widoczny w postaci szaro-białej poruszającej się masy, tak zwanej ektoplazmy. Ektoplazma uchodziła za bardzo czułą substancję, pomieszczenie musiało być więc niezależycie ciemne, co oczywiście otwierało drogę wszelkim trikom i manipulacjom. Tak więc unikajcie ciemnych pomieszczeń, bo wiecie, tam może się być jakiś tam, wiecie... Czym są poltergeisty? Są to niewidzialne duchy, o których obecności świadczą przesuwające się przedmioty, rozbijane naczynia, i tak dalej, chyba każdy resztę się potrafi domyśleć. Nazywamy ich złośliwymi duchami, gdyż za wszelką cenę starają się przestraszyć człowieka, tak więc nie polecam spotkania się z takim, jak powiedzieć, śmiertelnym duchem, bo jest to pewnie nieprzyjemne uczucie spotkać kogoś takiego, albo coś takiego, nie wiem, nie wnikam w to już, ale dobra. To w sumie z tego działu na tyle. Ektoplazma. Niektóre media utrzymywały, że podczas seansu mógłby sprawić, że duch będzie widoczny w postaci szaro-białej poruszającej się masy, tak zwanej ektoplazmy. Ektoplazma uchodziła za bardzo czułą substancję, pomieszczenie musiało być więc niezależycie ciemne, co oczywiście otwierało drogę wszelkim trikom i manipulacją, tak więc unikajcie ciemnych pomieszczeń, bo wiecie, tam może się być jakiś tam, wiecie... Anglia. Ghostland. Anglia uchodzi za klasyczną krainę duchów i zjaw. Kiedy pisarka Dane Norman zebrała materiał do książki o duchach, napisała do właścicieli 30 najstraszniejszych zamków dworów list z pytaniem, czy ich posiadłość straszy. Otrzymała 28 potwierdzających odpowiedzi. Dobra, to było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał i chcecie więcej takich creepypast czy coś w tym stylu, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wbijemy pod tym filmem 15 łapek w górę, lecimy z następnym odcinkiem. Tak więc ja w Was wierzę, Wy wierzcie w siebie i jeszcze może dzisiaj albo już jutro pojawi się odcinek z oczywiście czego? Unboxingu. Tak właśnie, zamówiłem sobie statyw na mikrofon. W końcu mam statyw na mikrofon jakiś normalny, a nie muszę trzymać ten na jakimś oryginalnym, który mi zajmował połowę w biurka. To co? W sumie to tak jakby na tyle. Nie, już mówiłem, żebyście zostawili te 15 łapek w górę, to ja jestem taki zapominalski. Dobra, no to ja się z Wami żegnam. Cześć! Cześć, to jeszcze raz ja chciałbym Was przeprosić za to, że w tym odcinku była taka dosyć słaba jakość audio, ale niestety coś mi się zrąbało i po prostu tak mikro trochę harczało. Ale w następnym odcinku postaram się to naprawić, tak więc cześć.